Aż 7 tysięcy drzew posadzonych zostanie w okolicy ulicy Romana Dmowskiego. Akcję zaplanowano na najbliższy piątek, 26 kwietnia. Firma CAL podjęła fantastyczną inicjatywę, informuje Kamil Sznel z suwalskiego magistratu. Ponieważ w swej działalności korzysta z surowca drzewnego, właściciel postanowił zrekompensować to przyrodzie. Wśród zakupionych sadzonek są lipy, klony, dęby, jarzębiny, świerki, sosny i inne gatunki drzew występujących naturalnie na Suwalszczyźnie. Działka, która zostanie obsadzona drzewostanem, ma blisko 7,5 tysiąca metrów kwadratowych. Można więc śmiało stwierdzić, że przy Dmowskiego powstanie całkiem gęsty miejski park, odgradzający okoliczne domy od pobliskiej obwodnicy miasta. Każdy, kto znajdzie czas i ochotę, może w piątek przyjść i dołożyć swoją cegiełkę w postaci pracy fizycznej. Jak nas zapewniono, Zakład Dróg i Zieleni zapewni chętnym do pracy przy nasadzeniach odpowiednie narzędzia. Przyroda z pewnością nam się odwdzięczy. Jak się dowiedzieliśmy, do pracy przy sadzeniu drzewek zamierza zabrać się również prezydent Rankiewicz. Wydarzenie będzie nie tylko proekologiczną edukacją, ale także okazją do integracji społecznej na rzecz ochrony środowiska naturalnego, podkreśla ratusz. Pozostaje nam pogratulować Zbigniewowi Cywińskiemu, właścicielowi firmy CAL, znakomitego pomysłu.